Ja pierdzielę, co tutaj się odpierdziela? Ale fajny początek poziomu jest, powiem wam szczerze. Bardzo mi się to podoba. Graficznie wygląda to po prostu zajebiście. Muzycznie też zresztą, w sensie muzycznie, no soundtrackowo, wiecie o co chodzi. Ale kurczę, pieczone. Tak dostać w pierdol na samym początku, to trzeba być naprawdę albo mną, albo nie wiem. Albo po prostu gra tak chce się nade mną pastwić i mi jest smutno z tego powodu i pójdę w kąt płakać normalnie. Ała. Ile mamy żyć? Czekajcie. Jedno, dobra, kurde, musimy się kontrolować, bo po tym jednym życiu, kurczę, pieczone, game over będzie znowu. A to mi się niezbyt podoba taka wizja. Tutaj widzę, że już na samym starcie mnie już atakują, kiedy ja chcę wyjść. Zesrane, kurde, owady. Musicie nam dokuczać w lato i wszędzie. W każdą porę roku. No dobra, może nie w każdą, bo w zimę was nie ma i całe szczęście. To jest jedyny plus zimy, że was kuźwa nie ma, bo zapadacie w sen zimowy. Więc tam spaduwa. Kurde! Na szczęście sobie zetki mogę łatwo nadrobić. To nie jest jak, kurde, z tym pierwszym poziomem, który poszedł nam wyjątkowo beznadziejnie. Oj! Oj, to mi się nie podoba. To mi się bardzo nie podoba. Jest dodatkowe życie. Dobra, to mi się już trochę bardziej podoba, bo jednak tu będziemy mieli dodatkowe wsparcie od gry. Kurde, zetki! Jezus Maria. Tracę te zetki jak, kurde, popieprzony jakiś. Ale śmieszne, te triceratopsy wydają z siebie dźwięki jak giną. To muszę przyznać. Okej. Fajnie, 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 ryba do mnie podpływa, mimo że byłem w animacji, gdzie już nie mogłem nawet kontrolować tej animacji, zacznijmy od tego, więc no fajnie gra, że tutaj coś takiego reprezentujesz. Podoba mi się to bardzo, hashtag sarkazm, tak zarąbiście mi się to podoba, że wcale. No dobra, w dół pójdziemy. Nie obchodzi nas ta zasrana ryba. Spierdalaj ode mnie, no kuźwa. Co za zasrane ryby, bez kitu dzisiaj. Jak ta dzisiaj gra jest wyjątkowo wredna dla mnie. Co ja tej grze zrobiłem? No dobra, no dawno nie nagrywałem jej, no dobra, może nie jakie dawno, no z tydzień temu ją nagrywałem. Dobra, nie z tydzień, 4 dni temu, okej? Okay? No to ładne dawno, nie powiem, że nie, kuźwa. Ale ten soundtrack podwodny śmiesznie brzmi, taki bul. Tam coś niby słychać, ale kurde. Coś słychać, ale ledwo słychać, no taka jest prawda, no. Szanowni państwo. No do góry skocz! Jezus Maria, Tumble, ogarnij się. Nie przynoś wstydu rodzinie. No i przy okazji sobie nie przynieś wstydu, bo to, że tam rodzinie przyniesiesz, to już jest... To już tam, wiesz, nikogo nie obchodzi. Ale sobie nie przynoś wstydu. No ale mamy tutaj
Koła zębate, księżyce i zetki mieliśmy. Wszystko fajnie, tylko jak ja się tam dostanę? No właśnie, nijak, kuźwa, się tam nie dostanę, więc... Halo? Hej. A nic, akurat nagrywam. Moi drodzy, macie pozdrowienia od mojej wspaniałej dziewczyny, bo dzwoniła do mnie, musiałem aż przerwać. Ale to dobrze, że przerwałem, ponieważ zobaczcie, co tutaj mamy. Widzicie to? Ominąłem tutaj jedną rzecz. I to jest właśnie to miejsce, do którego nie mogłem się dostać, kiedy chciałem tu wpłynąć. Zobaczcie na to, kurde. Jak łatwo mogłem tą sekcję ominąć. Widzicie? Dobrze, że ja jednak, kurde, wróciłem się. Dobrze, że jednak, kurcze pieczone, jestem trochę spostrzegawczy, bo w momencie, kiedy bym to ominął, no to byłaby totalna lipa. Taka totalna, 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 więc no. Okej, okay, mamy teraz strój ninja, więc jesteśmy Tumble Ninja, Ninja Tumble. I mamy dopiero pierwszy dreamki. Ja pierdziele, ale przypał. Dopiero pierwsze dreamki. Ale przypiks. Ja pierdziule. Ale przynajmniej dobra, tutaj dostaliśmy się w miarę szybko. Przedłużymy sobie oczywiście yin yangiem z jednej i z drugiej strony, bo warto mieć przedłużoną moc ninja. Idziemy teraz do przodu. Tu mamy checkpoint, elegancko. Lub continue point, ale pamiętajmy, że to jest jedno i to samo. Checkpoint i continue point to jest jedno i to samo. Tak więc liczę teraz na to, że tutaj będziemy mieli... O kurde! Ja pierdziele, wiking! No dobra, może nie wikik, ale tubylca. Czy tam kurde, unga bunga. Zasrany. Dobra, kolejny dreamki mamy. Spadamy, ja nie chcę, nie, ja się was boję, weźcie w ogóle, idźcie stąd. Szybko, szybko płyniemy, zbieramy przy okazji koła zębate. Tak, powiem wam szczerze, bardzo lubię takie połączenie sekcji chodzonej i podwodnej. W tym wypadku, w tej gierce. To mi się bardzo podoba. Jest to całkiem fajna sprawa i wydaje mi się, że całkiem innowacyjna w pewien sposób. Ale dalej jesteśmy ninją, elegancko. Więc teraz trzeba wpłynąć tutaj sobie. Mam nadzieję, że mikrofon będzie dobrze przechwycony w tej sesji, bo bardzo bym się zdenerwował, jakby się okazało, że przez to, że ja tak trochę bardziej na bok zjeżdżam, to mikrofon tak dziwnie łapie mój dźwięk, kiedy go edytuję. Bo tak jak już niejednokrotnie mówiłem, ja nagrywam osobno swój głos i osobno gameplay, przez co, no, audio mojego mikrofonu brzmi zupełnie inaczej niż to let's play, znaczy niż to, jakbym miał nagrywać, no wiecie, z tego, prosto z OBS-a. Wiecie co? Oh shit! Nie, wtedy nie chciałem. Won mi stąd. Jeszcze SMS-a dostaję, kuźwa, na... Dzisiaj jest naprawdę dzień przeszkadzania dla Michała. A. Przyszła... O kurde, przesyłka przyszła. Elegancko. Dobra, więc teraz skoro mamy 3 dreamkeye, to wypadałoby teraz, bo jestem, wydaje mi się, że w dosyć bezpiecznej pozycji. Tak więc teraz wypadałoby zebrać z powrotem ninja, Ninja Tumble, czyli nasz ulubiony zresztą power up.
i polecieć tamtymi linami u góry, ponieważ tam wydaje mi się, że kuźwa coś będzie, jak nic. O, tu przy okazji mamy koło zębate. Życie będziemy mieli! Trzecie życie! Elegancko! Ale ładnie nadrabiamy straty. Chciałem powiedzieć statystyki, ale nie. Straty nadrabiamy. Dokładnie tak, teraz tutaj trzeba się cofnąć. I zobaczyć co i jak i gdzie. Zetki sobie oczywiście nadrabiamy. No nie, za szybko skoczyłem. Ale mogę sobie tutaj tak wskoczyć, więc nie zmieniło to w zasadzie nic. Aha. Ryba mnie porobiła, no szkuźwa mać. Bez kitu. Ale przypał. Teraz szczerze nie wiem, czy tam coś było, czy tam nic nie było. Więc... trochę szkoda. Dobra, zobaczmy co tutaj będziemy mieli. Najwyżej będę się martwił potem, jeśli się wróci. Ale tu widzę, mamy Dream Keya, więc... może nawet nie trzeba się tam wracać? Szczerze powiedziawszy... no ostatni Dream Key, więc dobra, no to do bossa to już będziemy mieli odblokowane. Teraz będziemy ile mieli kół zębatych? Tyle, 26 mamy. No tu mamy 40, więc coś będzie za 40 tych. A właśnie, kurde, przecież my tych Wingsów nie uratowaliśmy żadnych jeszcze. Ej, no gościu, co jest grane? Żadnych Wingsów nie mamy. O kurde. A tu mamy jednego. Dobra. To zmienia postać rzeczy kompletnie. Okej, tutaj coś jest jeszcze. Trzydziestkę mamy. Tam podejrzewam, że przy 40 jest ten, ostatni ten. Jak to się nazywa? Ostatni Wings. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, tak więc teraz calculated. Tam byliśmy, więc tam jeszcze nas nie było. Dobra, tu jednak byliśmy. Więc oznacza to, że jednak musimy się tam cofać. Dlatego, że tutaj tak czy siak nie mamy wystarczającej ilości Wingsów. Chyba, że tam na dole były. Tam się coś świeciło, wiecie? Wróćmy tam, zobaczmy. Tam coś mi się wydawało, że coś na wodzie świeciło. No oczywiście, że tutaj są jeszcze kurde koła zębate. Co prawda dwa, ale zawsze coś, kurde. Tak to bym łatwo ominął i byłby dopiero przypał. Kamera się tutaj coś blokuje, to nie dobrze, to mi się już nie podoba. Dobra, teraz możemy się cofać. Ponieważ teraz faktycznie wydaje mi się, że gdzieś pominąłem te koła zębate. I już nawet wiem gdzie. Tutaj mnie nie było przecież.